Hejka, witam wszystkich w kolejnym odcinku z Minecrafta. Ej. W którym w dalszym ciągu uczymy mojego tatę grać. I dzisiaj w tym odcinku będziemy zajmować się piwnicą, której tutaj początek zacząłem w poprzednim odcinku. I tam zrobimy sobie prawdopodobnie magazyn i wejście do kopalni. Teraz, tata, mam dla ciebie zadanie. Musisz tą piwnicę wykopać. Tutaj masz łopatę. Łopatą? No tak, bo tu ziemia jest. A gdzie jest ta łopata? Nie ma jej. No w ekwipunku masz ją. Tak. Łopata. Kamienna łopata. Tak jest. Tutaj to... wiemy. No nie wiem, co z tym zrobię. No masz ją w ręce. I musisz ją wykopać, ale żeby miała taką samą wielkość, jak ten dom na górze. O, to ciekawe, jak to zrobię, jak nie widzę, co tam jest. No kop. No a masz jak... podłogę nad sobą. A jak za dużo wykopię, to co? Spadnie dom mi na głowę? Tak, nie no, zatka się ją. Widzisz, tutaj już się musisz zatrzymać, bo tu już jest kamień. Patrz po krawędziach kamienia, o. O, tutaj też jest kamień, widzisz, że po tej stronie, tak żeby na rogach był kamień, więc się na bokach. No to kopię. To kop. Ja tutaj zobaczę, czy mamy jakiś kamień. Znaczy jak to kamień kopiesz już? Wykopałeś dalej niż kamień. Kopać dalej niż kamień? Jak wykopałem dalej? Nie no, jak wykopałem dalej niż kamień? O, tutaj już, aha, tak, tu. No. O, tam może tutaj będą ściany, tu gdzie jest kamień. Dziurę zrobiłem. Nic, podłogę też trzeba będzie wykopać trochę w dół. Ja się tym zajmę w takim razie. I tutaj zrobimy sobie magazyn, w którym będziemy po prostu przechowywać wszystkie rzeczy. Jeszcze. Może tu zapalę jaką podnie. Zapal. Żeby było jaśniej. O. Stała się światłość. Trzeba jeszcze rozplanować jakieś miejsce, w którym będzie wejście do kopalni. Do wybierz kopalni? Tutaj jakieś miejsce. Jestem do góry. Tak. Wybierz jakieś miejsce. Gdzie tutaj będzie kopalnia? Trzeba tam wykopać kolejny pokój. Tutaj gdzieś w rogu. Zielona coś tam. No w sensie, no bo tutaj trawa rośnie, rozrasta się. Możemy to zrobić tutaj na wprost, albo o tutaj, w tym miejscu. Zobacz. To nie schodzi się w dół? Oj. Dobra, zrobimy tutaj trochę zejście, bo tutaj... Oj, zepsuła mi się łopata. O. Musisz tutaj wykopać taki w miarę równy pokój. Tutaj na razie nie jest, tutaj będą drzwi. I tutaj będą schodki takie jedne. Tutaj wykop jakiś taki pokój, żeby można było tutaj zrobić gdzieś schody w dół. Taki trochę większy pokoik wykop, żeby można tam było schody zrobić. No. Czy tak po bokach? No taki, no, taki kwadratowy pokój, żeby tutaj po prostu był. Taki, tak duży jak uznasz, że ma być, a ja idę po kamień jakiś. I po coś do jedzenia. O, szkurde. O, to ja? Nie, to ja akurat. No i dziurę żeś tu zrobił. Creeper.
No to ja stanął nam obok tego i ja sobie przeszedłem obok niego i go nawet nie widziałem. I połowę ekwipunku straciłem, bo mi wybuchło. Tutaj jest jakiś. Co jest? Coś tu leży. O. No. Już kurde, Bela, normalnie. Denerwują mnie, już drugi raz nam wysadził dom. Kurde. Ale patrz, pomógł ci przynajmniej w kopaniu trochę. Trzeba patrzeć pozytywnie. No ale... Niebo widać. No to już zatykam. Nie wiem czy... No kwadratowy pokój. No już mi się ta trzeba będzie ogrodzić. Łopata te... rozwaliła. Jak to się robi, to łopatę? Dwa patyki i nad nią jeden kamień, albo żelazo, albo co tam też. Deszcz pada. Deszcz i zaleje nam piwnicę. To ale to nie zaleje. Muszę wyjść ten? Craftingu? No na górę musisz iść do craftingu. Łopata. Diamentowa łopata. Diamentowej żelazna, nie rób lepiej. Kamienna? Nie opłacę. Kamienną albo żelazną sobie zrób. Zrób sobie może żelazną, to ci będzie dłużej wystarczyła. Kurde. Masz jakiś kamień? Bruk? No. Mam. To daj. Gdzie ci tu dać? No rzuć mi po prostu, albo tutaj napraw te fundamenty. Rzucam. Okej, dzięki. Jak rozwalone okno. Zaleje nas teraz. Nie zaleje. Czekaj. Dobra, sekundę. Może to jest kolejny. Ale daleko w miarę, teraz spróbuję zabić. O! To to było znowuś? No znów ten głupek, ale tym razem daleko. Trzeba będzie tutaj ogrodzić cały ten nasz teren, żeby one nam przy domu nie łaziły. No właśnie, na potwory trzeba uważać w deszcz, bo jeśli one się pojawiły za dnia i zaczął padać deszcz, to one się nie palą wtedy, jak pada. Tutaj się coś porozwalało, nie wiem co. Ja już naprawiam wszystko. Tylko ze szkłem będzie problem. Coś tam wyje jakieś jeszcze. No wiem. Już nie wyje. O, grzmi. Co to no. Się działo? Tak, grzmi. Na pioruny też trzeba uważać, bo jak cię taki trafi, to prawdopodobnie cię zabije. A jeśli piorun trafi w creepera, to wtedy tworzy z niego naelektryzowanego creepera, który wybucha o wiele bardziej. No to też trzeba uważać. Wiem, że można piorunochron od niedawna wybudować w najnowszej aktualizacji. Czy w najnowszej, już chwilę to jest, ale w jednej z nowszych aktualizacji. Dodali coś takiego. No i co? Ile tutaj mam kopać? No tak, aż uznasz, że wystarczy. To nie musi być jakieś super duże. Tylko tyle, żeby było w miarę symetryczne. To gdzieś blisko uderzyło. Weszli.
No i pioruny też jak uderzą w coś, co jest łatwopalne, czyli na przykład drewno, słomę czy coś takiego, to ją podpalą. Dlatego może w przyszłości przydałoby się zrobić ten piorunochron w sumie. Jakieś zejście do tej rzeczki jeszcze by nam się przydało. Nie można ziemią, pod ziemią robić schody. Co pod ziemią? Jak no. Schody pod ziemią, że takie... Byśmy mieli tunel. Taki tunel z domu tutaj do tej rzeki? No. No w teorii można. Nawet jest to całkiem dobry pomysł. Dobra, już naprawiam okna. Dobra, i teraz powiesz, jak to wykopałeś. No mniej więcej wystarczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wystarczy, że tutaj się zrobi jakieś schodki. I teraz patrz. Masz kolejne zadanie. Masz trochę kamienia? Jeszcze? Mam. To mam. Tak średnio. No mam, ze 34. No, brud. Dobra, to masz tutaj jeszcze 51. Czekaj. I musisz od tutaj wszędzie dookoła, a tutaj pod tym kamieniem, co jest na górze, budować ściany z kamienia. Masz. No ściany z kamienia musisz zrobić. Tu? Tak, dookoła, o tutaj pod tym kamieniem. Do samej góry? Tak, do samej góry, do same, dookoła. A jak ci się skończy, to już ci pokazuję. Wtedy trzeba po prostu zrobić tutaj te schody, o których mówiłem. Tam sobie będziesz kopał. Tutaj tylko tu, o. Ale tam się drął. To co się tak gdzieś ze ścianą. Zombie. Wydaje mi się, że mamy w tej kopalni gdzieś pod domem. Tutaj... Jak ci zabraknie kamienia, to po prostu kop tutaj w dół, tak jak ja kopałem w tym miejscu. A tutaj na tej ścianie też? O tu? Tutaj... Będzie ci no właśnie tutaj chyba źle. Nie za bardzo. Nie. Tutaj zniszcz. I tutaj po prostu zamienimy... Tutaj po prostu o tą ścianę, co jest z ziemi, po prostu zamień na tu z kamienia. Tu? O tą ścianę po prostu wtedy zamień na tu z kamienia. Tutaj czeka, tutaj nierówno mamy to. Nie, dobra, będzie równo, nieważne. Buduj. Ja idę naprawić okno. A, nie wiem. Po drugiej stronie teraz mam zrobić, tak? No tak. O, jakieś to dobra, skomplikowane. Na tym skomplikowane. Ja idę kopać ci ten kamień. Tutaj. To się małe zrobi. No to nic, tutaj ma tylko magazyn być. Będzie taki samo jak dom na górze. No i teraz co? No i teraz tam z tyłu jeszcze ci zostało. No, wędrowny handlarz chyba przyszedł. To jest gotowe. Okej, okay, to teraz musisz zrobić podłogę. Na przykład z drewna. Z desek. O, masz tutaj trochę.
Tak, tylko musisz wykopać o tą ziemię jedną, o tą warstwę ziemi jedną i tutaj gdzie jest ta warstwa ziemi, po prostu stawiaj deski. No, to ja to zrobię. Wyrzuciłeś sobie łopatę. Gdzie mam tu deski? Już mi się tu nie mieści. Co ci się nie mieści? No to pochowaj trochę rzeczy do skrzynek, jak nie masz miejsca w ekwipunku. Prosta sprawa. Trzeba będzie ogrodzić ten dom koniecznie. Już będą mnie łaziły te potwory tak blisko. No, jeszcze trochę ci zostało. Wykop sobie pierwszy najlepiej całą tą ziemię tutaj i potem po prostu stawię. Drewna brak. O. Jakaś dziura mi się tu zrobiła. Jaka dziura? O, węgiel znalazłeś. Gdzie? Na podłodze był, pod tą warstwą ziemi. Kurczę, kupę ziemi mam, co mam z tą ziemią zrobić? Nie wiem, będziemy ją zatykać te dziury, co creepery robią. Ale co, że nie mieści przyda. Mi się to już wszystko w ekwipunku. No to idź sobie ten. Idź sobie schowaj do skrzynki na górze. Tylko postaw tutaj jeden kawałek drewna, bo nie wyjdziesz. Dobra, może to postawię. Musi ci starczy. Piękna podłoga. O! Bardzo. No, prawie. Okej. Okay. Ile ci zostało desek? 9. Mało. Chodźmy się przespać może. No dobra, już się robi dzień. Ale chodź, bo może no. Się wtedy dasz skończy, jak się prześpimy. Wyszłem. Śpimy, o już! Ale pada deszcz. Dalej jest. A nie, przestał, dobra. Okej. Okay. Jak przestał, to super. Ja idę po drewno, będziemy jeszcze robić skrzynki na dole. Ja idę i nie mogę zejść, jak zwykle. No, musisz się zmieścić tam. Zobaczymy, co sprzedaje ten ziutek tutaj. Jakieś głupoty same. Dobra. Idę zobaczyć naszą farmę. O, urosła pszeniczka. Tylko niszcz tylko tą, co faktycznie urosła. O, owieczki już też mają ten wełnę. Ej, tak, mogę ci o, jaki ten mały, duży już urosł. To, czekaj, uważaj. O. Znowuś jakiś garściuchu. Oż kurde. Dobra, nieważne. Ej. Trzeba będzie ogrodzić całą tą górę. Ej, mały. Masz tu nożyce. Poobcinę im tą wełnę. Nie wezmę, bo nie mam gdzie. Nie masz miejsca. No to idź sobie schowaj.
Tutaj na górze lepiej minerały trzymać, tutaj na dole sobie schowaj. Potem to i tak będziemy przenosić do magazynu na dole. Co ja, jakieś nici mam, smycz, to skąd mi się to wzięło? Od smycz ciebie? To za mnie wypadła, bo ja już znalazłem kiedyś. Jabłko. Ona mi chyba wypadła Jasek. Z czegoś. Dębowe tablice, to mi nie potrzeba. Dębowy płot, dębowy płot. Sadzonki dębu. Chleb. Chleb to... Masz tutaj dwa jeszcze. Chleb sobie zostaw, bo jego się je. Mało efektywna ta nasza farma, trzeba będzie ją powiększyć niedługo. Brukowa płyta. No pochowaj tam, ja ci już rzucam te nożyczki, masz i potem idź ogól te owce. Tylko to się klika prawym przyciskiem myszy, nie lewym, no, bo lewym to uderzysz je po prostu, musisz prawym. A gdzie masz te nożyczki? Rzuciłem ci. Oj, a łazi jakiś tymi zlamami. To ten wędrowiec, to on jest, co sprzedaje? Tak, to jest ten wędrowny handlarz. Ja nie widzę tych nożyczek. Handlować też można z wieśniakami w wiosce. Czy tam osadnikami, nie wiem, jakie jest w końcu oficjalne tłumaczenie. Ja robię drewno, a ty idź te owce. A dobra, mam. No. Bierzesz je do ręki i prawym przyciskiem myszy na nie. Trzeba będzie marchewki, kurczę, znaleźć. Do tego przydałaby się wioska. Jaki my tutaj mamy, jaką już tutaj dziurę mamy. O, jest. Chodź tu. Jest. A tego żółtego? Małego? Też go ogól. Znalazłem tutaj żelazo. Już chyba taki mały nie jest. Jakie łysole teraz. No i co powiecie? O, świnka przyszła do was. Świnka chce się zaprzyjaźnić z owieczkami. Chodź, świnka. Idę zobaczyć, co. No, znalazłem jakiś. Pewnie ty żeś zgubił, co to jest. Co zgubiłem? Nie wiem. Ja tu. Strzałę? To nie, to pewnie szkielet tam umarł i z niego wypadła. Coś jeszcze tu było. Kości, o. Dobra, chodź, robimy magazyn. Mam skrzynki. Chodź. Masz. Poczekaj, jeszcze sobie tylko kilo zrobię. Już ci mówię, jak to stawiać. Dobra, patrz. Będziemy robić to tak. Tu trzeba wykopać trochę. O, zombie za tobą, uważaj. No. Przemierzą. A skąd tu w las? Chyba. Zamykałem, no, chyba że z drugi. Może chyba wcześniej. Że tutaj się pojawił, bo tutaj ciemno jest. Trzeba tam pochodnie postawić. I tutaj gdzieś, kurczę, łażą, gdzieś cały czas za ścianą. Poczekaj. Tu gdzieś coś, kurczę, wyje. To jak? Przez ziemię przechodzą? O, proszę bardzo. O. Patrz, ile ich tu jest. Ja nie widzę.
Ej, bo miecza nie mam. Masz jeszcze jakieś pochodnie? Mam. Trzeba będzie tam postawić, żeby się nie pojawiały. Zabiłem jedną. No i gdzie są? O, tu... No co ja ty wiesz, zrobił? Wpadłem tam. Na sermak. No po to, żeś tu skoczył? Niedobre gady. Chciałem... No chodź tu. Oj, jeszcze. I chyba mi wszystkie przedmioty zniszczą. Jasku. Jezu. Chodź, bierz te swoje rzeczy tutaj. Twoje jeszcze są. Tyle miałem rzeczy. No twoje są. Idź. Gdzie to było? Tu? No nie tu. Ma już ich? Nie ma, zabiłem je. No bierz te swoje rzeczy. A moje? Nie, dobra, nie wybuchły nawet. Jakieś bardzo. Bo to jakiś ten jest, podziemia. Tak. I więcej potworów. Dobra, czekaj. Ja węgiel. Pomysł. Ja to pozatykam tutaj, żeby to tutaj nie łaziło. Poświetlaj tutaj to trochę. Idziemy, żeśmy tutaj, to może... Jak to tam teraz widzi? Ja mam drabinkę. Przeznij się. Gdzie? Yeah. No, to jest wyjść. Chodź. Chodź. Dobra, teraz patrz. Nie, dobra. A tutaj coś się rozwali. Czy co nie tu rozwaliło, robisz? Tylko ja to robię. Poczekaj, już ci pokazuję, tylko porobię sobie jeszcze trochę. Takich dziadów. Teraz patrz. O. Trochę nam to. To nic. Dobra, i teraz patrz. Tutaj, o w tym miejscu, o tu, stawiasz jedną skrzynkę. Tu i tu. Jedna i druga. No, rzuciłem ci skrzynki. Czy nie rzuciłem? Nie, że mi rozwalił ten pajac. Ziemia, mam. Dobra, uff. No to stawiasz dwie skrzynki obok siebie. I tutaj nad nią, w tym miejscu drugą. O tu? Tu i tu. Tak. No. I tak trzeba to powtórzyć. A nie tak. Tutaj, o. Siup, siup. Siup, siup. U dołu i u góry? Tak samo jak wcześniej. O. I znowu to źle robię. Ja tworzę. Ale to stawiasz na tej środkowej, żeby to ładnie wyglądało. O. Jak to mogę wziąć? No i dobra, jest w miarę dobrze. Stawiaj tu kolejne. O, to źle. Jak źle? Jak to mogę rozwalić teraz? No bo się nie połączyły. A jak ty żeś to zrobił? Próbuję jeszcze raz to postawić. No, bo ta jest źle postawiona w złą stronę, widzisz. O. Jojo, to jest chyba niedobre, dobrze jest. Nie mam już tych. Szynek. Nie masz już? Nie. To dobrze. Jako tako magazyn jest w każdym bądź razie skończony mniej więcej. Jeszcze się go później dokończy. Tutaj trzeba drzwi postawić. Na razie niech będą takie, bo innych nie mam. I dobra. Trochę nie pasują, ale niech będą na razie tak.
Dobra, to zrobiliśmy dzisiaj magazyn. Parę razy umarliśmy, mieliśmy zabawy z creeperami. Ja to ja chyba z dwa, jak nie trzy. I jak na razie to tyle. Nauczyłeś się, jak robić magazyn. Więc dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy do innych filmów na kanale. Zachęcamy do subskrypcji, zostawienia komentarza, zostawienia oceny i tak dalej. No zapraszamy. Więc hej, hej. Hej. Do zobaczenia w innych odcinkach.